Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. List do Rzymian, 12 rozdział, 4 do 5 wersetu. Członki ciała. Ludzkie ciało jest tak zdumiewającym, różnorodnym w jedności dziełem Bożym, że psalmista woła: wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Psalm 139, werset 14. Bóg podobną różnorodną jedność ustanowił w ciele Chrystusa, w Kościele Bożym. To jedność, która obejmuje każde dziecko Boże. Nie ma wielu ciał, jest tylko jedno. Każdy wierzący ma miejsce w tym jednym ciele i jest jego członkiem. Jest to jedyne członkostwo, jakie dał Bóg. Każdemu z nas dana jest zdolność do wykonywania takiej pracy, która jest odpowiednia do miejsca, jakie zajmujemy w ciele. Ręka nie może zająć miejsca oka, ani stopa miejsca wątroby. Ktoś jest tylko małym i ukrytym członkiem. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ niewidzialne członki są tak samo ważne jak te widzialne. Naszym pragnieniem jest dobro całego ciała i zdolności, jakie posiadamy, poświęcamy jego dobru. Posilenie i kierownictwo pochodzą od głowy naszego ciała, dlatego całkowicie polegamy na naszej błogosławionej głowie w niebie, Panu Jezusowi Chrystusowi całkowicie ufamy. Dlatego całkowicie polegamy na naszej błogosławionej głowie w niebie, Panu Jezusie Chrystusie, aby zaopatrywał nas wszystkim tym, co wypełnia dzieła, do których przeznaczył zgromadzenie. Poddając się Jemu, z radością będziemy pracować dla innych i w jedności z nimi. Psalm 139, werset 14. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, członki ciała. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. List do Rzymian, 12 rozdział, 4 i 5 werset.